Witam Was po raz kolejny, Beata z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy o Mulan, czyli prawdziwej biografii zmyślonej. Jako że oficjalnie ruszyła już produkcja filmu Mulan na podstawie starej animacji, najwyższa pora zmierzyć się z faktami na temat Mulan. Warto dodać, że zarówno Disney, jak i Sony Pictures biorą się za ten obraz. Szczerze, gdy przeczytałam Zrób Mulan, pomyślałam, pestka. Znam, czytałam, ogarnie się. Nie wiedziałam, jak ciężka czeka mnie batalia. Discover the original story that inspired the Disney animated classic. Mulan, Legendary Warrior. Hua Mulan jest prawdziwą postacią w historii Chin. Urodziła się w małej wiosce w północnych Chinach, żyła w latach 581-618 podczas panowania dynastii Sui. Hua Mulan jest prawdziwą postacią w historii Chin. Urodziła się w małej wiosce w północnych Chinach, żyła w latach 386-534 za panowania dynastii Wei. Za pierwowzór Mulan sugeruje się postać cesarzowej chińsko-mongolskiego Imperium Yuan, która jako osierocona młoda dziewczyna miałaby niewielkie szanse na przeżycie, więc ukrywa się pod postacią mężczyzny. Wykryta zostaje przymuszona do małżeństwa z cesarzem i żegna się z romansem ze swym przywódcą. Niewątpliwie prawdziwą Mulan była Wang Kong, żyjąca w latach 1777-1798, przywódczyni powstania Stowarzyszenia Białego Lotosu przeciwko skorumpowanemu reżimowi Qing, która chcąc pomścić śmierć męża, poprowadziła do walk 20-tysięczne wojsko. Popełniła samobójstwo, skacząc z urwiska. Co? I nie uwłaczając ostatniej z wymienionych kobiet, jakby tych bzdur w internecie było Wam mało, to można doczytać się jeszcze tego, że dzieci w Chinach od najmłodszych lat uczą się o dzielnej Hua Mulan. I zapewne na lekcji literatury, ponieważ legenda o Hua Mulan krąży około 1500 lat. Spisano ją za czasów dynastii Song, przed Yuan, w balladach o Mulan. Bo trzeba Wam powiedzieć, że dowodów na powyższe teorie jest mniej niż zero. Mniej niż zero! I tak na pocieszenie, w książce The Chinese Shadow Theater, History, Popular Religion and Woman Warriors wspomniano, że Mulan mogła być zmyśloną postacią opartą częściowo na Wei Hua, kobiecej wojowniczce ze starożytnych Chin. W tekście Wzorcowe kobiety wczesnych Chin, napisanym przez Liu Xiang około 18 roku przed naszą erą, mimo istnienia sekcji uzupełniającej, również nie ma o niej ani słowa. I na tym moglibyśmy skończyć, ale teraz opowiem Wam, na czym opiera się legenda o Mulan i czym różni się od znanej Wam adaptacji, którą będziecie oglądać jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz i tak długo, jak będzie można czerpać z niej zyski. I jeszcze raz do końca! I jeszcze raz do końca! Przechodząc do literatury, podstawa historii Hua Mulan zawsze jest mniej więcej taka sama i fakt nieco różni się od tej znanej Wam z adaptacji pewnej firmy.
Otóż ojciec Mulan, jako były wojskowy, wychowuje córkę jak syna. Uczy sztuk walki, rzutu oszczepem, walki mieczem, szermierki. Z kolei od matki uczy się kobiecych czynności, takich jak haftowanie, wyszywanie, tkactwo i inne tego typu zajęcia. Fa Mulan ma również starszą siostrę i młodszego brata. I niestety w momencie, kiedy północne szczepy koczownicze zbrojnie ingerują na terenach południowych Chin, władza rozsyła odezwę o utworzenie się armii. Fa Mulan zdaje sobie sprawę, że jej schorowany ojciec nie jest w stanie, aby uczestniczyć w tych walkach, z kolei jej brat jest stanowczo za młody. I ta decyduje się przebrać za mężczyznę i wyruszyć do walki. Fakt jest taki, że początkowo rodzice się nie zgadzają, jednak w pewnym momencie po prostu ulegają i cała wioska odprowadza Mulan, aby towarzyszyła wojskom chińskim podczas walki. W przeciwieństwie do popularnej adaptacji, żadna z nich nie ukazuje Mulan jako ciapy, która musi się jeszcze wiele nauczyć, ponieważ jest ona już wyszkoloną wojowniczką. Mulan po zaciągnięciu się do armii służy w niej 12 lat. No i tutaj zaczyna się rozbieżność historii. Ponieważ w jednej z wersji Mulan wraca do domu, ojciec nie żyje i ta, by uniknąć zostania konkubiną cesarza lub wstąpienia do domu publicznego, popełnia samobójstwo. Jak wiecie, Love na chmurach bardzo szybko upada, kiedy wychodzimy z magicznego świata Disneya. Mamy też wersję, gdzie cesarz pragnie powierzyć Mulan ważną pozycję, jednak ta odmawia. Prosi jedynie o dobrego konia, by wrócić do domu. Rodzice wyruszają na powitanie Mulan. Jednak gdy widzą przed sobą dostojnego generała, nie rozpoznają córki. Brat Mulan przygotowuje dla niej uroczyste, honorowe powitanie. Kiedy ta myje się i przebiera, z kolei eskorta króla, właściwie cesarza, nie poznaje jej. Inna wersja mówi o tym, że cesarska eskorta wyruszyła do niej po kilku tygodniach, tudzież miesiącach, aby uczcić swojego bohatera, oddać mu należny hołd i zastaje kobietę przykrośnie. I oczywiście podobno, pojawia się w tych zapiskach późniejsza wersja, gdzie Mulan łączy płomienny romans z przywódcą, chwilowo zakłócony przez pomysł wydania dziewczyny za syna cesarza. I oczywiście wszystko kończy się happy endem dla wszystkich. Jednak powiem szczerze, mam wrażenie, że ta wersja powstała po adaptacji filmowej, tudzież bajkowej, dlatego że ta wzmianka pojawia się tylko w jednym miejscu i jakby niekoniecznie ma jakiekolwiek potwierdzenie. Ale jeśli ktoś z Was lepiej orientuje się w chińskim internecie, a w chińskim internecie na pewno orientujecie się lepiej ode mnie, zapraszam Was, z chęcią dowiem się, jak to wyglądało. Moi drodzy, obiecuję Wam, że popracuję na tych odcinkach nad moim kijem wiecie gdzie, ale jeśli się Wam podobało, treść Was interesuje i chcecie więcej, zapraszam Was do subskrypcji, dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o nowych filmach, lajków, komentarzy, jakichkolwiek tak naprawdę, ponieważ jestem chętna i otwarta na dyskusję, a jak wiecie, im więcej Was odzywa się pod filmem, tym więcej kolejnych osób może go zobaczyć. U strażnika blade światło połyskuje na żelaznej zbroi. Generałowie zmarli w 100 bitwach. Najsilniejsi żołnierze wrócili po 10 latach. Wrócili na spotkanie z cesarzem. Syn nieba siedzi w pałacu cesarskim. Spisał ich zasługi na 12 zwojach i przyznał setki tysięcy nagród. Kan pyta Mulan, czego pragnie. Mulan nie widzi pożytku z tytułu wielkiego ministra. Poprosiła o szybkiego rumaka, co poniesie ją tysiące mil i sprowadzi córkę z powrotem do jej domu.